Szykuje się rewolucja komunikacyjna w Karkonoszach. Podróż z Karpacza do Szklarskiej Poręby zajmuje około 40 minut samochodem, a podróżni nie mają innej alternatywy. Od czerwca jeleniogórski PKS uruchomi połączenie autobusowe łączące oba kurorty. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry pomysł, że to przyciągnie turystów jeszcze bardziej do nas. Teraz nie będą ograniczali się tylko do tego, że na przykład wychodzimy nad Karpaczem i wracamy do Karpacza, tylko będą chętniej podróżować gdzieś. Na przykład myślę, że dzięki temu także skorzystają inne miejscowości na szlakach typu Piechowice czy Jagniątków. Póki co będzie to połączenie wakacyjne. Przewoźnik planuje około 12 kursów dziennie. Linia zaczyna się w Karpaczu w Białymiarze. Autobus zjeżdża przez cały Karpacz na wszystkich przystankach pośrednich i koniec linii jest Szklarska Poręba Górna. Autobus przejeżdża przez takie miejscowości jak Podgórzyn, Sosnówka, Sobieszów. Jak poinformował Konrad Karmelita, połączenie to kosztować będzie przewoźnika kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. To jednak jeszcze nie koniec. PKS dojeżdżać będzie nie tylko do Karpacza i Szklarskiej Poręby, ale także do Harachowa. W naszej koncepcji jest to jeden z większych projektów europejskich, taki pętli, że tak powiem. A jak do tego dodamy darmową komunikację miejską pomiędzy Świeradowym Zdrojem a Szklarską Porębą, to region będzie mógł śmiało konkurować z naszymi południowymi sąsiadami. Świeradowowi, Szklarskiej Porębie nam zależy na tym, aby to mieszkańcy między innymi właśnie Polski Centralnej przy bardzo dobrej komunikacji już teraz ściągali w Karkonosze. Jeżeli sprawdzi się letnia komunikacja pomiędzy kurortami, to rozszerzona zostanie ona także na okres zimowy.